Góra Golgota oraz Via Dolorosa, czyli ulica, którą Jezus Chrystus szedł na ukrzyżowanie, to jedne z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Jerozolimie. Badacze przez wiele lat zastanawiali się, w którym dokładnie punkcie Poncjusz Piłat wydał wyrok na Jezusa. Najbardziej prawdopodobnym miejscem był Pałac Heroda, ale brano również pod uwagę namiot generała znajdujący się w obozie wojskowym oraz koszary. Sprzeczności dotyczące miejsca skazania wiązały się z tym, iż podboje arabskie i tureckie zmieniły urbanistykę Jerozolimy. Obecna trasa drogi krzyżowej prowadząca wzdłuż Via Dolorosa jest symboliczna, a poszczególne stacje umowne. Wydaje się, że tajemnica sprzed 2000 lat została rozwikłana. Archeolodzy z Izraelskiego Urzędu do Spraw Zabytków zidentyfikowali miejsce, w którym Jezus usłyszał wyrok skazujący na ukrzyżowanie. Naukowcy dokonali tego przełomowego odkrycia podczas powiększenia terenu ekspozycji Muzeum w Jerozolimie, mieszczącego się w Cytadeli Dawida w Starym Mieście. Dotychczas wiadomo było, że w czasach Imperium Otomańskiego na terenie sąsiadującym ze współczesnym muzeum znajdowało się więzienie, które później zostało przejęte przez Brytyjczyków. W latach 90. XX wieku archeolodzy prowadzili w tym miejscu intensywne badania, jednak z braku funduszy zostały one przerwane. Dopiero niedawno powrócono do badań nad ruinami więziennych lochów, niegdyś znajdujących się w pałacu. Podczas wykopów zespół archeologów natknął się na pozostałości jeszcze starszego obiektu. Po wykonaniu szczegółowych ekspertyz naukowcy stwierdzili, że są to ściany Pałacu Królewskiego należącego do Heroda. Według Amit Rima, jednego z archeologów Izraelskiego Urzędu do Spraw Zabytków, odkryte fundamenty datuje się na koniec pierwszego stulecia przed Chrystusem. Odpowiada to opisowi pałacu Heroda pozostawionym przez żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, żyjącego w tamtych czasach. Także według zapisów Nowego Testamentu to właśnie w pałacu Heroda 2000 lat temu odbył się sąd nad Chrystusem. Szczegóły opisane w źródłach historycznych, a także Nowym Testamencie odpowiadają znaleziskom archeologicznym. Według naukowców Pałac Króla Heroda jest miejscem, w którym został wydany wyrok skazujący Jezusa na śmierć. Nie istnieje dowód, który w 100% potwierdziłby tę teorię, jednak zarówno archeologiczne, historyczne oraz biblijne źródła zdają się wskazywać na to właśnie miejsce. Duża część odkrytych eksponatów już została udostępniona dla zwiedzających muzeum. Prawdopodobnie ruiny Pałacu Heroda staną się kolejnym, chętnie odwiedzanym przez turystów miejscem w Jerozolimie.